Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, wam bracia i siostry, pokój Boży. Może nim zacznę usługę, chciałem, tak wczoraj z młodzieżą się dzieliłem, tak dzisiaj chcę się z wami podzielić też taką wspaniałą Bożą obietnicą. Chciałbym, abyśmy wzięli tą obietnicę do swojego życia, abyśmy się jej uchwycili, a Wszechmogący Pan na pewno ją zrealizuje w naszym życiu. Ona jest zapisana w 34 psalmie, 10-11 werset. Są tam dwie obietnice do naszego życia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Halleluja. Myślę, że to samo Pan Jezus powiedział, gdy mówi: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne wam będzie przydane. Wspaniała Boża obietnica. Może brakuje ci czegoś w twoim życiu, może czegoś nie dostaje, ale pytanie, czy szukasz Pana? Czy jest bojaźń Boża w twoim życiu? Bo jeżeli nie ma, często mamy wiele pretensji do Boga o takie czy inne rzeczy, dlaczego mi się tak nie wiedzie, dlaczego tak w moim życiu nie jest, a często sami tych drobnych rzeczy nie chcemy realizować w swoim życiu. Nie ma tej bojaźni Bożej, nie ma tego szukania oblicza Bożego. Może taka wspaniała, cudowna obietnica. Ale chciałem dzisiaj mówić o czymś innym. Słowa może i ostrzeżenia dla nas, dla naszego życia. Może zacznę z listu do Hebrajczyków, 1 rozdziału i później też troszkę 2. Pierwszy werset mówi tak: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców naszych przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego też wszechświat stworzył. I może 2 rozdział. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że dawnymi czasy, wielokrotnie i wieloma sposobami. I faktycznie, gdy czytamy Księgę Hioba, może też przeczytamy ten fragment 33 rozdziału, jest zapisane od 14 wersetu tak: wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocy, w widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi, oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu, uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Hiob. Jeszcze to była ponoć najstarsza księga przed zakonem. Mówi, że Bóg przemawia. I my jako chrześcijanie wiemy o tym, że Bóg przemawia. Wiemy, że wielokrotnie przemawiał przez proroków w Starym Testamencie. Wiemy, że w Nowym Testamencie przemówił przez swojego Syna, którego, jak czytaliśmy, ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego wszechświat stworzył, przez którego też i nas zbawił, okazał nam łaskę i miłosierdzie. I często jest tak, że Bóg wielokrotnie do naszego życia przemawia. Bóg wielokrotnie nas ostrzega, a my często tak, jak jest zapisane w Księdze Hioba, lekceważymy to, co Bóg mówi do naszego życia. Tak lekceważymy. Bóg przemawia, a my dalej podążamy swoją drogą. Bóg nas ostrzega, a my robimy swoje dzieła. Bóg mówi, abyśmy zwrócili z powrotem na Jego drogę, a my idziemy swoimi drogami, mimo tego, że Bóg wielokrotnie do nas przemawia. Gdy czytamy w liście Piotra, że Pan nie zwleka
z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ale też wiem o tym, że Bóg przemawia raz i drugi. Jest przykład w Biblii, że Bóg przemawiał do pewnego człowieka wielokrotnie i ten człowiek nie słuchał. A później oczekiwał, że gdy przyjdzie ktoś inny, że powie do niego coś, ale Bóg już do niego nie miał nic do powiedzenia. Już nic do powiedzenia. I często jest w naszym życiu tak, że nam się wydaje, że Bóg jest no, kimś takim równym może nam, czy kimś, że my jesteśmy kimś szczególnym. Tak, jesteśmy kimś szczególnym, bo Jezus Chrystus zmarł za ciebie i za mnie. Jesteś kimś szczególny w oczach Bożych. Ale to nie znaczy, że możesz nie utracić zbawienia. To nie znaczy, że nie możesz zejść z tej drogi, którą jest Jezus Chrystus. To nie znaczy, że osiągniesz cel. To nie znaczy. Słowo Boże wielokrotnie ostrzega nas. Też, gdy czytamy Ewangelię Łukasza, też w 16 rozdziale jest tam mowa o bogaczu i Łazarzu. I często w naszym życiu jest tak samo, jak ten bogacz myślał. Jeśli jakiś cud się stanie, jeśli ktoś przyjedzie, jeśli zobaczymy znaki i cuda, to uwierzymy. Może ktoś z umarłych powstanie, to uwierzymy. Ale Słowo Boże mówi, Abraham mówi takie, w 29 wersecie 16 rozdziału, do tego bogacza. I zastanowiłem się, wiecie co, nad taką rzeczą. Kto tam trafi? Nie chcę, aby ktokolwiek inny trafił. Nie pała nienawiścią. Ale nie chce, aby ktokolwiek tam trafił, bo bogacz nie chciał, aby trafili tam jego bracia. Nie chciał, aby trafił kto inny tam. I mówi, i rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechaj ich słucha, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I rzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. Też nie uwierzą. I często my wiele rzeczy oczekujemy w naszym życiu, szczególnych dotknięć Bożych. Może, że czekamy, aż Bóg napisze coś na tablicy, na ścianie z palcem Bożym. Może innych rzeczy oczekujemy. Mamy Boże Słowo. I w Bożym Słowie są zapisane wszystkie Boże wymagania do twojego i mojego życia. One są tam zapisane. I gdy czytamy Boże Słowo, Bóg ożywia to Słowo dla naszego życia i widzimy, co jest zapisane i jakie są Boże wymagania w stosunku do naszego życia. I w ten sposób On przemawia. Wiem, że przemawia też w szczególny sposób. I przez proroctwo, i przez nocne widzenie, i przez sen przemawia do naszego życia w różny sposób. Często pokazuje innym, bo my już tak bardzo jesteśmy nieczuli, aby inni nam zwrócili uwagę, czy ostrzegli przed tymi, czy innymi rzeczami. A my tak często w ogóle nie słuchamy tego, co Wszechmogący Pan ma nam do powiedzenia, bo my już mamy swoją drogę, bo my mamy już swoje zrozumienie, my mamy swoje patrzenie na wiele rzeczy i mówimy tak, musi być. Tak nie musi być. Jest zawsze tak, jak Bóg chce, jak jest zapisane w Jego Słowie. A wiemy o tym, że On jest niezmienny. Jego Słowo jest niezmienne. Dlatego też autor listu do Hebrajczyków pisze właśnie o tym, mówi, musimy baczną zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy. Gdy Pan przemawia do naszego życia, gdy Pan przemawia, ostrzega nas może, czy czyni inne rzeczy w naszym życiu, aby wywieźć, odwieźć nas od pewnych rzeczy. Też ostrzega nas przed pewnymi rzeczami w naszym życiu, ale też daje pewne rzeczy, które chce, abyśmy czynili w naszym życiu, a często gdzieś my wiemy lepiej, my sami chcemy czynić, jak uważamy. I właśnie chciałem przeczytać o tym człowieku. Kiedyś zwróciłem na to uwagę, tak mnie dotknęło. Jest tu mowa o Herodzie, którego Jan Chrzciciel wielokrotnie ostrzegał. Mówił, że nie możesz mieć żony swojego brata. Ostrzegał go, wiemy, że Jan, jak Jan skończył, Słowo Boże mówi, Pan Jezus złożył o nim świadectwo.
On żadnego cudu nie uczynił, ale był największym prorokiem Starego Testamentu. Słowo Boże mówi, że oto posyłam anioła przed Tobą, który przygotuje Tobie drogę. Mowa tu jest o Janie Chrzcicielu. Piłat zaś usłyszawszy, to jest 23 rozdział, 6 werset, to pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. O, dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go też o wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. Już był koniec. Herod usłyszał wiele Bożego Słowa, miał Boży zakon, Bóg może wielokrotnie go ostrzegał. I gdy sam Bóg stanął przed jego obliczem, on pytał o wiele rzeczy, ale Pan Jezus milczał, nic mu nie odpowiedział. Myślę, że dopóki dochodzi nas Boże Słowo, jakie by ono nie było, czy ostrzeżenia, czy nagany często, to chwała Bogu, że jeszcze dochodzi. Gorzej, jak Bóg już nie przemawia. Wiemy o tym, że minął ten okres 400 lat, gdy nim narodził się Jezus Chrystus, że Bóg nie przemawiał do swojego narodu. Oni odrzucili, poszli swoimi drogami. Nie chcieli słuchać ostrzeżeń przez tyle wieków, które były im, Bóg im dawał przez proroków. Ostrzegał ich wielokrotnie. A oni dalej brnęli swoją drogą. I często jest w życiu chrześcijanina tak, że Bóg wielokrotnie ostrzega w taki czy w inny sposób, bo nie chce nas karać może w inny jeszcze sposób. Nie chce może, jak to mówi, jest zapisany psalmista, że trzeba ich uzdą wstrzymywać, żeby się nie zbliżały, żeby nie robiły pewnych rzeczy. I często Bóg w naszym życiu musi stosować takie, a nie inne środki. Ale On nie chce nas karać. On nie chce czynić tych rzeczy w naszym życiu. On chce, gdy Bóg ciebie ostrzega, On chce, abyś ty był posłuszny temu, co On mówi. Bo jeżeli Bóg przemawia do twojego życia, a ty nie słuchasz, to znaczy, że Go lekceważysz. To znaczy, że uważasz się za lepszego. No bo co On mi może powiedzieć? Ja wiem swoje i ja będę realizował swoje. Czyż to nie jest rodzaj pychy? Czyż to nie jest wyniosłość, że Bóg nas ostrzega, a my i tak robimy swoje? Dlatego dzisiejszego poranku popatrz na swoje życie. Zobacz, czy Bóg ciebie nie ostrzegał wielokrotnie. Może dzisiaj przypomina tobie to. Może to ostatni raz. Nie wiem. Wielka jest Boża cierpliwość i wielka jest Boża łaska. Z tego się cieszymy. I z tego się radujemy, że łaskawy i miłosierny jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Ale i Boża cierpliwość kiedyś kończy się. Kiedyś się kończy. Dlatego, drogi bracie, może Bóg dotykał się twojego życia. Może wielokrotnie przemawiał do twojego życia, żebyś pewnych rzeczy nie robił. Żebyś pewne rzeczy zaniechał w swoim życiu. A może żebyś zaczął robić pewne rzeczy, a ty słuchałeś, słuchałeś i szedłeś dalej swoją drogą i czyniłeś dalej to. Pan nie zwleka. Jeszcze raz, jak Piotr pisze w swoim liście z dotrzymaniem obietnicy. Choć niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem nas. Błogosławiona cierpliwość Boża. Myślę, gdyby Bóg był tak cierpliwy jak my, to już by nas tu żadnego nie było. My jesteśmy tak mało cierpliwi. A Bóg tak wielce cierpliwy, ale On chce, abyś odziedziczył żywot wieczny. On chce, abyś doszedł do końca. Dlatego usłuchaj Jego głosu. Dlatego, jeżeli On do ciebie przemawia, zechciej usłuchać tego, co On mówi dzisiejszego poranku do ciebie. Co też powiedział, może poprzez sen, może ciebie ostrzegał w taki czy w inny sposób. Usłuchaj Jego głosu. On nie chce, abyś zginął. Dobrze poszedłeś drogą Bożą. Wszedłeś przez wąską bramę. Poszedłeś przez ciasną bramę. Poszedłeś tą wąską drogą, którą jest Jezus Chrystus. Ale wiele, wiele pułapek jest na tej drodze. Ten chodzi wokoło jako lew ryczący, bo on chce, żebyś zszedł z jego drogi, a Bóg ostrzega, żebyś nie schodził. Dlatego
patrząc na Słowo Boże i na świadectwo Bożego Słowa, jeśli dochodzi Cię Boże Słowo, to znaczy masz łaskę w oczach Bożych i skorzystaj z niej. Jaka by ona nie była, jeśli trzeba pokutować, skorzystaj z tego. Jeśli trzeba inne rzeczy uregulować, czy przeprosić, czy przebaczyć, skorzystaj z tego Bożego szczerzenia do swojego życia dzisiejszego poranku, bo nie wiesz, czy jutro będziesz żył. Nie wiesz, czy ja też nie wiem, czy jutro będę żył, czy dożyję dzisiejszego wieczoru. Kto wie? Nikt nie wie. Dlatego skorzystaj z Bożego ostrzeżenia i weź je do sobie do serca. Jeżeli trzeba pokutować, jest dzisiaj poranek, jest to nabożeństwo, przyjdziemy w modlitwie, wyznaj przed Bożym obliczem swój grzech, swoją nieprawość, wyznaj to, że byłeś nieposłuszny Jego głosowi, że On nie chciałeś Go słuchać, że szedłeś swoją drogą do dnia dzisiejszego. A może masz nieprzebaczenie w sercu, to wyznaj to szybko, bo ten gorzki korzeń, gdy on zacznie rosnąć, Słowo Boże mówi, że może przez niego pokalać się wielu i sam możesz nie wejść do Królestwa Bożego. Dlatego, jeśli Boże Słowo dotyka Cię i będzie Cię dotykać dzisiejszego poranku, chciej skorzystać z Bożej łaski, bo Bóg chce zmienić Twoje życie. Chcę naprostować Twoje drogi. Chcę, aby Twoje życie było nie pustynią, to serce, jak jest napisane, ale On chce zmienić ten żyzny ogród, Twoje serce, Twoje życie, abyś przeżywał Boże błogosławieństwo, abyś przeżywał Bożą łaskę. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. I jeszcze raz, na koniec, przeczytam Wam tą obietnicę z Psalmu 34. Jest to cudowna, wspaniała obietnica. Myślę, że gdy mamy tą bojaźń, to usłuchamy głosu Bożego. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Halleluja. Wiecie co? Pożądliwość jest nienasycona i zawsze będzie brakować. Ale gdy jej nie ma, Bóg daje nam i nam wystarczy i mamy być za co wdzięczni. Za powszedni chleb, za to wszystko, że o nas się troszczy, za Jego łaskę i Jego dobroć. Dlatego weźmy te Boże obietnice i chciejmy realizować w naszym życiu. Ale też, jak jest napisane również w liście do Hebrajczyków, jest to z psalmu: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu na pustyni. Tak mówi Boże Słowo. Staniemy.